Siemano wszystkim. Słuchajcie, jadę właśnie po Falcona, bo Falcon przyjeżdża do Gdańska, bo gra dzisiaj tutaj imprezę sylwestrową z Flirtini razem i właśnie spotykamy się z takiej okazji, żebym ja odebrał od Falcona kasetę, elementarz, którą oczywiście wydał razem z Kepsem. Przypominam, że wyszło tego 100 sztuk. No i właśnie z Falconem się zgadaliśmy, że jeżeli będzie w Trójmieście, to odbiorę, że tak powiem, od niego, czyli od twórcy bezpośrednio, że tak powiem. No i tyle. I widzimy się niedługo z Falconem. Nie wiem, czy nas widać, bo jak nas widać, to nas widać. To okaże potem. Robimy odsłuch z Falconem kasety w folii. Tak, ja jeszcze nie słuchałem. Właśnie, i ma tu przyjemność posłuchać, ja też nakład, po raz pierwszy. Nakład już chyba poszedł cały, ale ja w ogóle nie odsłuchałem, czy to dobrze jest zrobione. Ale widziałem, że ludzie na Instagramie wrzucali, także manufakturka, kurde, dała radę, nie? Ładne opakowanie, białe. Ktoś się rzadko jest płytek, powiem ci. Zdarza się, ale już w tych czasach raczej nie. Falcon One, DJ Caps, Just Start. To jest B czy A? Jak się da? A to i tak przełączy. A, bo ty masz auto rewers. A jak? Panie, kiedyś to był kurde. A jak? Just Start. Nie przebudnę. Co się ma to zmienić? No i co? Czysta. Czysta kaseta. Nie nagrana. Serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić wam muzykę. Manga! No, jedziemy na mele. Jedziemy na Sylwestra! Nie, bo ten. Bardzo różnego rodzaju. Padliśmy się tym samplami, układamy i tak dalej. Nie, no grałem elegancko. Komentarz 2, wiosna 2020. Aha. Be ready. A będzie na kasecie? Będzie. Aha, dobra. Będzie. Okej, okay. To najważniejsza informacja. Będzie to wszystko rozwinięte troszeczkę bardziej. Aha. Ale winyl, kaseta i CD pewnie, to tak samo, forma. Wiesz co? Czy jeszcze nie wiecie? Tak, jakby ta dźwiękowa to na pewno, nie? W takiej formie, wiesz, po prostu kolekcjonerskiej. Natomiast my też troszeczkę rozwijamy całą tą akcję. Jak będziemy nagrywali seta, to będziemy układali od razu całego live'a. Robimy też parę rzeczy też z tym związanych dodatkowych, nie chcę tutaj teraz zdradzać. Wiadomo. Natomiast jakby idzie to dalej i historia będzie dalej opowiadana Historia kołem się toczy. Co? No po prostu ciśniemy z tym. I zapraszamy. Nie, ja ci powiem tylko tak, jak ja byłem na właśnie. No Tymo, piękna muzyka. Jak ja byłem na stoczni właśnie wtedy, co się spotkaliśmy pierwszy raz i jak już graliście tego seta, to kurde, to zupełnie, oczywiście dla mnie to było mega zajebiste i zupełnie inny odbiór tego miałem. A druga sprawa, że ja do całego tego seta nie słuchałem w necie, tylko tam wiesz, sobie poprzewijałem, bo nie miałem też fizycznie ani na winylu, ani na CD. I dopiero po raz pierwszy tak cały set usłyszałem właśnie na stoczni. Powiem ci, że to mega było zajebiste, plus, że wy wiesz, się wymienialiście pomiędzy sobą. Live set jakby był rozwinięty troszeczkę, on jest tam 10 minut dłuższy niż tape, jest tam troszeczkę smaczków takich dodanych i tak zwanej szermierki, jak my nazywamy, czyli tam gramofonowych wymianek i tak dalej. No właśnie, no. Jakby wiesz, i teraz będziemy robić to właśnie w tą stronę, nie? Bo wcześniej zrobiliśmy to w tym, że nagraliśmy sobie ten mixtape, muzyka trochę poleżał, wydaliśmy go, w ogóle poszło to zajebiście. Okay. Jakby live'a układaliśmy od nowa, jakby, nie? A teraz sobie
a teraz będziemy robić to po prostu jedno i drugie w tym samym momencie i już po prostu nauczeni doświadczeniem i tym, co możemy zrobić, czego nie zrobić, jak to brzmi, jak to zrobić na żywo i tak dalej, to po prostu zabieram to na wyższy poziom. Nie, bo to była zupełnie inna, no może nie tyle energia, tyle co po prostu wiesz, nie, no, znaczy stary, no jest, tam... bo to wiesz, czuć tą energię, jak wy jeszcze wiesz, robicie klimat. Ja ci powiem jedną rzecz a propos tej imprezy, grania tego seta tam. Za nami cały czas stał DJ 600 V. Jak graliśmy ten set na stoczni, nie? No. Jakby całego słuchał i tak dalej, nie? Więc dla mnie to było na zasadzie, wiesz, no, czy czwarty sample i tam, kurczę, na tym mixtape jest wygrzebany, to jest Volta, nie? Więc w ogóle, wiesz, ja byłem zesrany, zestresowany byłeś. Ale Wolcik, kurde, wiesz, tam później powiedział taką rzecz, że kurwa, mówię, ja pierdolę, Paweł. Zrobiłeś. Wiesz, chodzi o mix, chodzi o to, no właśnie, tam, właśnie, wiesz, to no. opowiadanie historii piosenkami. Oczywiście. To jest coś, oczywiście. Czym się ja zajmuję, czym się wiesz, zajmuję Skepsem i innymi kolegami i to jest dla mnie jakby najważniejsze, nie? I po prostu możesz dać człowiekowi, różnym DJ-om, wiesz, ten sam zestaw kawałków i każdy gdzieś tam na inaczej zmiksuje. No tak, ja to wiesz, jakby traktuję w tą stronę, że za tym wszystkim stoi bardzo duża historia, bardzo wiele ludzi może się do tego odnieść, nie? Czy skręcia? Nie, już nie musisz przewinąć, bo tak nie wiem, co tutaj... Kurwa, grędziu pirate. I wiesz, i to jest gdzieś tam ważne, nie? Bo no, muzyki teraz jest bardzo dużo, wychodzi codziennie naprawdę turbo, dużo, kurde, fajnych rzeczy i ciężko się w tym zgubić, a żeby jakby... troszeczkę zebrać tam grono słuchaczy i tak dalej, to trzeba opowiedzieć jakąś historię. I podtrzymać tą historię, a to jest mega fajna, wiesz. A to jest piękna historia, no właśnie, do powiedzenia, no która jeszcze nie została powiedziana, oczywiście, bo jakby była nerka, która tam by poszła krok dalej, która w założeniu miała być takim projektem, co jest śmieszne i wiesz, i tyle, ja się zawsze jarałem takimi mixtape'ami po prostu, które gdzieś tam po prostu wyciągają oryginały, plus jeszcze są fajnie przemiksowane, no tak, są no fajne smaczki i tak dalej, wiesz, dobrze się tego słucha. Taki mixtape, wiesz, ja ten mixtape zrobiłem dla siebie. Ja chciałem po prostu taki mixtape zrobić, nie? I gdzieś tam po prostu zawsze o tym myślałem i w końcu... No ale ładnie to chwyciło też ludzi, nie? Znaczy pod względem, wiesz, no właśnie samej historii, tak jak mówisz, po drugie, no jest to taka historia, wiesz, wielu z nas, którzy się wychowali na tej muzyce i wszystkie te sample praktycznie znają, bo sobie wiadomo, rozpoznawane sample. Tak, dokładnie, bo tych kawałków wiesz, kiedyś było mało, wiesz, tych płyt było, kurde, cztery na krzyż, wiesz, tam z pierwszej molesty, strzycha, jakichś składanych Volta i tak dalej, wiesz, wyciągasz te rzeczy, te parę kawałków, które, kurde, no wszyscy znali, nie? No wiadomo, wiadomo. Słuchali wtedy i każdemu przed oczami dokładnie, ten obraz, od razu, no, wiesz, te wszystkie chwile, które się pojawią z tymi kawałkami, wiesz, to jest zajebiste. Z drugą częścią właśnie będzie ciężej, bo już później, no wiesz, tak, te, no, już... na drugiej części gdzieś tam po prostu zawrzemy rzeczy, których nie zawrzeliśmy na pierwszej, plus jeszcze jakby rocznikowo troszeczkę pójdziemy dalej, aha, nie? Aha. Ale też jakby będzie trochę, kurczę, więcej takich smaczków. No kurde, nie chcę... No nie opowiadaj, nie opowiadaj. Nie chcę mówić, bo teraz wiadomo, to nie o to chodzi. Na etapie nagrywania i składania tego, ale dalej jest to super wdzięczna historia do powiedzenia. Dobra, no, kończymy, ja wysiadam. Tak, dokładnie, dziękuję Peace bardzo. Peace out. Tylko jeszcze kupujcie polskie rap kasety i nie tylko płyty. Jeszcze bym cię prosić tylko o podpisik, bo wiadomo. A, okej. Okay. Wiesz, jak już zbieram, to już zbieram. Jasne. Proszę cię bardzo. Czarny będzie chyba widać na niebieskim. Nie no, piękna sprawa to jest generalnie i wiesz, jaram się. W ogóle fajnie, że kaseta wyszła, ale wy w ogóle mieliście pomysł wcześniej na kasetę, już myśleliście o niej, czy po prostu to wyszło tak, wiesz, a dobra, jeszcze zrobimy, wiesz co chodzi w ostatnim momencie. Na zasadzie jeszcze zrobimy, wiesz, no, no. Chciałem wydać na kasecie, ale wiesz, no nie chciałem po prostu zrobić sobie kaset, żeby sobie leżało. No tylko, oczywiście, oczywiście. Ktoś to wziął i... No. Jakby się okazało, że spoko, więc zrobiliśmy i tyle, nie? No, zrobiliśmy no, dotłoczenie winyla, zrobiliśmy kasetę, tak, tak. Zamykamy temat, elementarz 2 na wiosnę. Tak jest. Elo!